Jarosław Kaczyński dzisiaj dla PiSu jest większym obciążeniem niż Może wartością dodaną. Tak? Jak pana zdaniem, panie doktorze, działania prezydenta Andrzeja Dudy wpłynęły, zacznijmy od ogółu, na postrzeganie urzędu prezydenta w Polsce? To jest najgorzej realizowany urząd głowy państwa w historii prezydentury III Rzeczpospolitej. To jest bezpośrednie uderzenie we wpływy i stan posiadania Prawa i Sprawiedliwości w systemie politycznym państwa. No to jak zachowa się ugrupowanie, które... Czyli Bodnar uderzył we wpływy, czyli w najczulszy punkt. Uderzył w najczulszy punkt. Dla mnie to jest najważniejsza komisja śledcza w tym zestawie ważnych i potrzebnych komisji śledczych. Doktor habilitowany Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Pan premier pozwolił sobie przytoczyć znamienne hasło, tak to powiedzmy, które rzeczywiście wśród młodzieży, ale nie tylko, zrobiło daleko idącą karierę i mówi o budzeniu niezdrowych emocji. Tymczasem prezes Prawa i Sprawiedliwości porównuje Donalda Tuska do Führera. Czy to jest język, który można porównać? Czy jednak ktoś tutaj już przekroczył wszelkie granice? Może to są wyborcy, którzy chcieli... Nie mogę tego zacytować przecież o tej godzinie. Którzy chcieli pożegnać się z Prawem i Sprawiedliwością, czy jednak porównanie do Hitlera obecnego premiera to jest dalej idąca retoryka, jeżeli chodzi o takie zaostrzanie dyskursu publicznego? Pani redaktor, wielokrotnie mówiliśmy tutaj, że język polityki już absolutnie przekroczył wszelkie granice, że nie wiem, przed 2015 rokiem wiele rzeczy się mówiło, ale o wielu rzeczach się nie mówiło, bo wiadomo było, gdzie jest granica. Oczywiście, że z jednej strony używanie wulgaryzmów nie jest stosowne, nie jest właściwe. Jakbym już bardzo był liberalny, to bym powiedział, jest to wyraz pewnej frustracji, wyrażenie pewnej frustracji, wyrzucenie z siebie w emocji. Wszyscy przeklinamy i gdzieś to również w tych sferach politycznych znajduje. Przeklinanie jest podobno cechą ludzi inteligentnych, ale nie wiem, może chciałbym się tak pocieszać, ale pani redaktor, ale widzę, jako ktoś, kto zna się na procesach politycznych, na historii instytucji politycznych, że nie wolno sięgać w rejony, które są absolutnie niebezpieczne. Sięgnął Jarosław Kaczyński w rejony, które są niebezpieczne? Tak. Wywoływanie doświadczenia totalizmów, autorytaryzmów i to w takim ujęciu, aby zohydzić przeciwnika politycznego w państwie demokratycznym, nie ma uzasadnienia. To jest również kwestia elementarnego szacunku dla ofiar wszystkich tych niedemokratycznych, zamordystycznych systemów. Jeżeli pan prezes Kaczyński byłby przyzwoity, to by pamiętał, ile było ofiar stalinizmu, hitleryzmu, faszyzmu i nie ważyłby się porównywać. To już bym, prawdę mówiąc, wolał, żeby pan prezes Kaczyński zrobił arebur 8 gwiazdek dla PO. Mhm. Byłoby to bardziej wytłumaczalne niż deptanie pamięci 5 gwiazdek PO. Ofiar. Tak. No, niech by było 5 gwiazdek, nie będziemy liczyć, ale i to jest niedobre. Natomiast głęboko nieprzyzwoite, niewłaściwe jest sięganie do totalitaryzmu. Ja nie bez przyczyny, bo ja nie chcę dzielić włosa na czworo, nie o to chodzi, tylko tych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego ostatnich, no może nie aż takiego kalibru, no bo tylko Donalda Tuska do Führera porównał, ale w sprawie tego, że nie obowiązuje konstytucja, że nie obowiązuje prawo, że nie mamy już w ogóle nic właściwie, no już prawie Jarosław Kaczyński idzie panem Kononowiczem, jeżeli państwo pamiętają, co mam na myśli. Nie ma niczego. No taki jest przekaz w tej chwili prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Czy to świadczy o tym, panie doktorze, że tak będzie wyglądała pana zdaniem kampania samorządowa, że rzeczywiście po wyborach parlamentarnych, po kampanii parlamentarnej, która była bardzo brzydka, taka nerwowa, nadal czeka nas tego typu wyścig, tym razem przed wyborami lokalnymi? Na wstępie powiedział trochę przewrotnie. To można by zadać pytanie,
W jakiej instytucji zasiada obecnie pan prezes Jarosław Kaczyński? Uposażenie z jakiego tytułu pobiera, skoro nie ma Sejmu, nie ma instytucji państwa? Na jakiej podstawie został wybrany do Sejmu? Czy na pewno jest przekonany, że jest reprezentantem wszystkich obywateli, że działa artykuł 104, skoro z konstytucji nie ma? Można by mnożyć oczywiście te uszczypliwości, ale mam takie wrażenie, że mamy dwa pewne tory, jeśli chodzi o zachowanie Prawa i Sprawiedliwości i w Prawie i Sprawiedliwości. Jest ten rozpędzony pociąg prezesa, który nie, można powiedzieć, nie doszedł do siebie politycznie po przegranej w październiku. Jest pełen goryczy, jest pełen rozczarowania. Jego wizja świata, w którym przez 8 lat on rozdawał karty, on mógł działać bez określonego trybu albo w trybie, który sam uznał za stosowny. I nagle powracają pewne standardy, powracają pewne procedury, powracają pewne ograniczenia dla władzy. To jest szokujące. No dobrze, ale ten rozpędzony pociąg, jak pan to określił, Jarosława Kaczyńskiego, spokojnie sobie stanie na jakiejś stacji z napisem sukces, czy raczej rozbije się o ścianę? Jest drugi. Jeszcze tor i drugi pociąg. Okay. Jeszcze muszę to uzupełnić. Mm-hmm. Bo mam wrażenie, że zaczyna przebijać się w wystąpieniach niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Akurat te tutaj cytowane, chociażby pana premiera, nie są najlepszym tego dowodem. Ale zaczyna moim zdaniem funkcjonować analiza rzeczywistości. Że po pierwsze, te notowania dla partii politycznych, które pokazują ostatnie sondaże, są coraz bardziej niedobre dla Prawa i Sprawiedliwości. No tak, to już przepraszam, wejdę w słowo, proszę nie zapomnieć dalszej części zdania, tylko żeby tutaj potwierdzić pana słowa, ja tutaj mam dwa. United Service dla Wirtualnej Polski, PiS 28,3, Koalicja Obywatelska 28,2, CBOS z kolei daje Koalicji Obywatelskiej 29, a PiSowi 24. W tym pierwszym jest też, można powiedzieć, że jest remis, ale jest jedna zasadnicza kwestia bardzo interesująca. PiS-owi spada, czyli ta tendencja jest spadkowa, a w przypadku Koalicji Obywatelskiej jest rosnąca, czyli i tutaj pewnie za chwilę przetną się te linie. To jest pierwsza rzecz, ale to nie są jedyne badania, które powinny być dzwonkiem alarmowym i myślę, że ten drugi pociąg z udziałem polityków PiS-u zaczyna to dostrzegać. To jest przekonanie, że jednak Wąsik i Kamiński nie są posłami. 66% według dzisiejszego sondażu, co oznacza, panie doktorze, że część wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest także tego zdania, że oni nie powinni pełnić mandatów poselskich. Tak jest. Bo to 23 tylko jest na tak. Jeszcze może jeden przykład, żeby tę koronę sondaży swoiście osadzić. To jest na przykład lista zaufania dla osób sprawujących funkcje publiczne. Przecież najbardziej w tej chwili istotny element układu pisowskiego, czyli prezydent Duda, w tym badaniu zjeżdża drastycznie w dół. Przecież ta czołówka to są w tej chwili politycy obecnego obozu władzy. Bardzo dużo traci prezydent Andrzej Duda, ale do tego za chwilę przejdziemy, jeśli pan pozwoli. Tak, to a propos tego drugiego toru i pociągu jeszcze. No i właśnie. I myślę, że im bardziej będzie się rozwijać kampania wyborcza, tym bardziej ta grupa polityków, nazwijmy je ich pragmatycznymi, będzie próbowała albo prezesa ukryć, albo neutralizować coraz mocniej jego wystąpienia. Bo z jednej strony oczywiście taki język, jaki Jarosław Kaczyński pokazuje, takie zachowanie, jakie pokazuje prezes, jest ważne dla tych wyborców, którzy chcą wiedzieć, że partia się nie zmienia, że pewne pryncypia obowiązują. To jest około 20%. Ale zdają sobie sprawę bardziej pragmatyczni politycy w PiS-u, Zjednoczonej Prawicy, że takim językiem
odpycha się wyborców niezdecydowanych, wahających, tych, którzy albo może tych, by którzy poparli, byli z PiS-em socjalnie, a nie stracili nic w tej chwili. Tak jest. I na razie można się zaklinać, że coś zostało odebrane, albo coś nie zostało jeszcze dane, ale nie ma dowodów, że ktoś stracił na tym etapie. Powiem przewrotnie. Może się okazać, że stan finansów publicznych jest tak fatalny, że władza będzie musiała zmierzyć się z pewnymi trudnymi decyzjami, ale na razie tego nie ma. A wierzy pan w to, że Jarosław Kaczyński nie będzie się ubiegał o stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości? No bo takie zapowiedzi padły, ale pytanie, one już padały kiedyś też. Tak. Skończyło się tak, jak kończyło się jak zwykle. Nie wiem, czy pamięć zastanawiam się, jak będzie tym razem. Nie wiem, czy pamięć mnie nie myli, ale słyszałem gdzieś granicę roku 25 jako tego momentu, kiedy Jarosław Kaczyński... To już będzie po wszystkich wyborach. Na polityczną emeryturę. Ja rozumiem właśnie, że tą cezurą jest między innymi wybory prezydenckie, jakby zakończenie tego całego cyklu wyborczego. Ale to nie jest wcale takie pewne. Może się okazać, że Kaczyński jest potrzebny, żeby nadal cementować... No Jacek Ozdoba dokładnie takich słów użył przed tutaj panem. Były pan minister, obecnie poseł Suwerennej Polski, powiedział, że obawia się takiej decyzji Jarosława Kaczyńskiego, czyli rezygnacji z funkcji prezesa, dlatego, że to jest jedyny człowiek, który cementuje w taki sposób, a nie inny środowisko. Ale może się też okazać, tu z całym szacunkiem oczywiście dla pana premiera Kaczyńskiego, że to cementowanie będzie coraz bardziej iluzoryczne, że będziemy mieli do czynienia z przywódcą, który coraz mniej rozumie, coraz mniej chce zrozumieć, coraz mniejszy ma styk z rzeczywistością, nie rozumie tej rzeczywistości. I jest pytanie, czy to będzie tylko iluzja, a może w pewnym momencie stanie się naprawdę kulą u nogi tego ugrupowania i trzeba byłoby się zdecydować. A jest jeszcze czas. Na jakim to jest dzisiaj etapie, pana zdaniem? W tej chwili coraz większej kuli u nogi. Czyli rozumiem, że według pana Jarosław Kaczyński dzisiaj dla PiSu jest większym obciążeniem niż może wartością być dodaną. Obciążeniem, tak? jeszcze. Znaczy może być, ale jeszcze nie jest, tak? Myślę, że trzeba zobaczyć, jak będzie wyglądała fala tych dwóch kampanii, czyli samorządowej, a jeszcze chyba ważniejsza dla ugrupowania będzie kampania do Parlamentu Europejskiego. A jak pana zdaniem, panie doktorze, działania prezydenta Andrzeja Dudy wpłynęły, zacznijmy od ogółu, na postrzeganie urzędu prezydenta w Polsce? Tu jestem w ogromnym problemem, bo pani redaktor wie, że się interesuje tą kwestią i mogę mieć nieco nieobiektywne, albo inaczej, zanadto zobiektywizowane spojrzenie, pewne wyobrażenie teoretyczno-systemowe instytucji prezydenta jako, można powiedzieć, naczelnym, arbitrażowym elemencie systemu politycznego. I mogę powiedzieć, jako politolog zajmujący się tym, że to jest najgorzej realizowany urząd głowy państwa w historii prezydentury III Rzeczypospolitej. Nie ma tu nic wspólnego z jakąś sympatią czy antypatią o charakterze politycznym. Ja patrzę tylko na mechanizmy, sposoby rozwiązywania problemów, niewywoływanie problemów, ewentualne wywoływanie problemów. I tutaj ta prezydentura moim zdaniem ma dorobek bardzo negatywny. Nie jednoczy, nie harmonizuje, nie rozwiązuje dylematów. Jest prezydent mocno związany z jednym obozem politycznym, czyli to wyobrażenie, że prezydent wzniesie się ponad podziały partyjne, to wszystko tutaj nie działa. Natomiast gdybym patrzył jeszcze z innej perspektywy przeciętnego obywatela, który nie musi się znać na konstrukcjach konstytucyjnych, politologicznych, to myślę, że byłbym jeszcze bardziej strapiony, bo zobaczyłbym człowieka zagubionego, człowieka, który nie jest konsekwentny w swoim działaniu, który lekceważy osoby, które myślą inaczej politycznie. I to jest bardzo, bardzo zły wynik. Tylko też chodzi o pewną powagę urzędu i w tym kontekście pytam, bo wiemy, że urząd prezydenta w Polsce zawsze cieszył się bardzo wysoką estymą, znaczy, tak. Dużym szacunkiem, zawsze wybory prezydenckie cieszyły się najwyższą frekwencją, zawsze w rankingach zaufania prezydent po prostu z założenia był w pierwszej trójce, czy nawet z reguły na miejscu pierwszym, bo tak, bo to jest głowa państwa. W tej chwili te notowania prezydenta Andrzeja Dudy bardzo mocno lecą w dół.
ostatnio chyba niemal prawie 6 punktów procentowych. To jest bardzo dużo w przypadku prezydenta właśnie. Ja nie mówię jakiegokolwiek innego polityka, ale prezydenta. I teraz pytam właśnie o kwestię związaną z tym, czy pana zdaniem polskie społeczeństwo po 8 latach sprawowania kadencji przez prezydenta Andrzeja Dudę będzie urząd głowy państwa traktować tak samo poważnie i tak samo ważnie, jak było to do tej pory, do roku 2015. I tu mam właśnie wątpliwości i wręcz obawy, bo z istoty swojej przecież instytucja głowy państwa jest po to, aby być kimś w rodzaju przewodnika, przywódcy społecznego, pokazującego wspólne wartości, wspólne cele, nawołującego do ich realizowania. A w tym przypadku mamy do czynienia i myślę, że w badaniach widać to wyraźnie, z wizją takiego gracza politycznego, który załatwia swoje interesy bieżące, ale nie patrzy na to, kim jest dla narodu, dla wszystkich obywateli, kim powinien być. Autorytet bardzo ucierpiał, pani redaktor. I ja się, dalej mówiąc, obawiam, że my tego nie odbudujemy zbyt szybko, bo jeżeli będzie tak, jak co po niektórzy twierdzą, że po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość, no w końcu mamy do czynienia wciąż z jedną z dwóch największych partii politycznych, pójdzie podobną drogą, jak w 2015 roku, czyli znajdzie sobie polityka młodego, średnio doświadczonego. No już są takie plotki. Nawet się nazwisko pojawia jedno. Pojawia się nazwisko bardzo wyraźnie. Jestem bardzo tym stropiony, bo znowu byłby ten mechanizm wyłonienia kandydata na prezydenta, który jest użyteczny partyjnie. Ale nie ma doświadczenia. Jest żołnierzem, ale nie ma autorytetu, nie ma dorobku. I znów stanowisko może go przerosnąć. I o to chodzi, że znów kolejny raz prezydent byłby wykorzystany politycznie. To ja już zupełnie abstrakcyjnie teraz. Przepraszam państwa z góry, ale trochę ta dyskusja się zaczyna. To może w ogóle przy okazji zreformowania, w cudzysłowie, konstytucji, zrezygnować w Polsce ze stanowiska prezydenta? No bo właściwie do czego ono dzisiaj jest potrzebne, pytają praktycy. Pani redaktor, nie, absolutnie nie. Bo nie jest pan zwolennikiem. Nie, ileś powodów, moglibyśmy tutaj półtorej godziny rozmawiać. Tak. Ile jest powodów, żeby utrzymać urząd prezydenta? No to ile? To proszę wymienić chociaż trzy, takie naprawdę ważne. Tradycja. W Rzecz urzędu święta. Prezydenckiego. Tak, mówię o tradycji, nie o dziedzictwie, które jest zbiorem wszystkich naszych doświadczeń, ale jednak tradycja i znaczenie tego. A jestem ciekawa, urzędu. Przepraszam, wejdę w słowo, jakby państwo napisali, czy państwo uważają, że funkcja prezydenta w polskiej konstytucji, gdybyśmy mieli ją zmieniać, nadal powinna funkcjonować? Będziemy sobie sprawdzać, co nasi widzowie na ten temat sądzą. Panie redaktor, musi być ktoś, kto naprawdę, zakładam, że jest dobra wola, dobre przygotowanie i naprawdę mamy do czynienia z przywódcą. Mhm. Kto będzie tym punktem odniesienia jako arbiter polityczny? Rozumiem, że zamiast prezydenta miałby być marszałek. Dzisiaj mamy arbitra politycznego, mimo że mamy funkcję ale prezydenta. Mówię, zastrzegłem się, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że rozumie się tę rolę. Przecież, przepraszam, prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego, wszystkie badania wskazują, jest pewnym punktem odniesienia. Tak sobie mniej więcej ludzie wyobrażali arbitra politycznego, kogoś, kto reprezentuje nawet przy wielu wpadkach. Jednak Kwaśniewski zdołał udźwignąć ten autorytet i myślę, że nie jest to kwestia stracona. Natomiast powiem o czymś, czym męczę ostatnio studentów. Aha. Bardzo mocno, o czym też często piszę ostatnio. Być może sposób wyboru prezydenta powinien być inny. To znaczy? Powinniśmy, moim zdaniem, i to będzie bardzo niewygodne i bardzo uderzające w takie odczucia społeczne, to zastrzegam się. Może wybory powszechne i bezpośrednie są zbyt ludyczne. Może za dużą rolę partiom politycznym dają, bo bez organizacji partii politycznych no i bez pieniędzy inaczej? Partii politycznych jest włoski model poszerzonego parlamentu, kiedy parlamentarzyści i reprezentanci regionów wybierają prezydenta. Relatywnie częściej Włosi mają prezydenta obdarzonego autorytetem, dorobkiem
nie ma drogiej i zbędnej kampanii, nie ma wysuwania osób bez doświadczenia. Tam jest głębsza refleksja w tym gronie elektorskim, kto powinien lepiej, godniej i ze znaczącym dorobkiem reprezentować Republikę. Wątpiącym radziłbym się przyjrzeć dorobkowi włoskiej prezydentury i zobaczyć, jakie było znaczenie. Dwukrotnie przynajmniej w ostatnich latach partie lewicy i prawicy we Włoszech wspólnie prosiły urzędujących prezydentów, aby zgodzili się kandydować na drugą kadencję. To jest znak tej pozycji. Tutaj już nie będę cytować, nie mamy na to czasu, natomiast zdecydowana większość chciałaby utrzymania jednak urzędu prezydenta. No tylko kwestia tego, żeby wybierać mądrze, no, ale to tylko od państwa zależy. Pewnie, gdyby pani redaktor zapytała się, czy utrzymać wybory powszechne, to bym poległ na tym, bo przepraszam, że tylko odniosę się do pewnych liczb. Po pierwsze, frekwencje. Pani tak to wspomniała. To były najwyższe frekwencje w dziejach III Rzeczpospolitej. Do czasu 15 października. Ale nie wiemy, czy nie wrócimy do tego w mechanizmie 25. I druga rzecz, no było kilkakrotnie takich podejść do tego, czy nie zmienić sposobu wyboru prezydenta. I od 70 do nawet ponad 80% badanych mówią, że nie chce odejść od wyborów. Panie doktorze, to teraz trochę o bardzo niełatwej sytuacji, w której znalazł się Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. On znalazł się w tej niełatwej sytuacji na własne życzenie. Czy jak wczoraj powiedział jeden z moich gości, konkretnie Janusz Steinhoff, zostało po prostu i na Bodnara, i na cały nowy rząd PiS założył Michał Ratunku, zapomniałam nazwy. Nelsona, dziękuję. No, musi być specjalista od sportu, tak, żeby nam wyjaśnić. Akurat tutaj jestem bezpieczna. I pani redaktor, czy to byłby profesor Bodnar, czy to byłaby inna osoba na tym stanowisku, jest to jedna z najtrudniejszych funkcji w tej chwili w polskim systemie politycznym, nawet nie w rządzie, po prostu w polskim systemie politycznym. Po 8 latach okrążania, okopywania i niszczenia porządku konstytucyjnego, ktokolwiek by nie przyszedł, będzie targał się z tymi dylematami, z dylematami zawłaszczonych instytucji, podłożonych min politycznych i prawnych, które trzeba rozbroić. Ja powiedziałbym przewrotnie. Może to dobrze, że to jest profesor Bodnar, który ma ogromne doświadczenie i zarówno jako prawnik, teoretyk, ale też jako osoba, która pełniła arcyważną dla dzisiejszej swojej funkcji funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. No tak, ale nie wiem, czy pan się zdążył przysłuchać mojej rozmowie z panem posłem Ozdobą? W niektórych aspektach tak. W niektórych, no to nie wiem, czy akurat ten aspekt pan słyszał. No, Adam Bodnar łamie prawo, jest zawiadomienie do prokuratury, wniosek o wotum nieufności. Wszystkie działania podejmowane przez Adama Bodnara są nieakceptowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Mało tego, pan Ozdoba użył takiego sformułowania, że jest zamach stanu w prokuraturze. Znaczy musiałam wytłumaczyć, że nie ma takiego sformułowania, ale doszliśmy w końcu do porozumienia. Tak. Doszliśmy do porozumienia, więc no, po prostu nielegalne przejęcie chociażby prokuratury krajowej. No i mamy problem. Rzeźnik praw obywatelskich nawet. To z kolei są słowa Mariusza Błaszczaka. Panie redaktor, powiem przewrotnie. Ja bym się zdziwił, gdyby Prawo i Sprawiedliwość zachowywało się inaczej politycznie wobec ministra Bodnara, bo powrócę do pytania i właściwie do refleksji wyjściowej. To jest instytucja, która ma zdemontować wszystkie te nieprawidłowości, które zostały zamontowane w systemie przez ostatnich 8 lat. To jest bezpośrednie uderzenie we wpływy i stan posiadania Prawa i Sprawiedliwości w systemie politycznym państwa. No to jak zachowa się ugrupowanie, które czyli Bodnar uderzył we wpływy, czyli w najczulszy punkt. Uderzył w najczulszy punkt, bo nie po to przekształcano Trybunał Konstytucyjny, nie po to tworzono neo-KRS, nie po to tworzono nowy ustrój Sądu Najwyższego, aby nic z tego, mówiąc dosadnie, nie mieć w tej chwili. To miały być elementy gwarantujące, że PiS, nawet jeśli władzę straci, to nie straci całkowicie wpływu na kontrolę sytuacji politycznej i prawnej. Po coś to zabetonowanie nastąpiło chwilę przed wyborami.
bardzo mocno, odważnie i bez właściwie, można powiedzieć, wahania zabrał się za demontaż tego. Dlatego powtórzę, dziwiłbym się, gdyby PiS... Tak, przyklaskiwał tej sytuacji. Tak, no, ale ma pan pewne wątpliwości dotyczące legalności, a może inaczej, przekraczania granic prawnych przez pana ministra Bodnara, bo do pana Sienkiewicza zaraz przejdziemy. Panie redaktor, no ja nie jestem prawnikiem, wiem, nie jest pan sąd, tak, ale... Nie jestem też sądem, oczywiście. Ja nie wiem o wielu, być może, kwestiach związanych z układami w prokuraturze. Mógłbym tylko jedno zobaczyć, przyglądając się oczywiście pilnie temu, co robi minister Bodnar, że jest, można powiedzieć, bardzo mocne poszukiwanie podstaw prawnych do działań. Tam nie ma działań nie bo nie, albo bo tak mi się podoba. Nie opublikuję wyroku Trybunału i już, bo nie. To nie jest ten typ działania. Tam mogą się znaleźć błędy w wykorzystaniu przepisów, w interpretacji przepisów, ale trudno jest powiedzieć, że minister nie sięga po obowiązujące prawo. To tak samo jak właśnie ministrowi Sienkiewiczowi ktoś powiedział, że działa na podstawie uchwały sejmowej, to nie jest prawo. Nie zrozumiano w ogóle istoty tej uchwały sejmowej. Uchwała była tylko symbolem, ale to jest zupełnie inna sprawa, no bo tutaj minister Sienkiewicz ma chyba zdecydowanie gorszą sytuację, bo tutaj już sądy, no, część jego decyzji podważają. No właśnie, to prawda, nieprawomocnie jeszcze. No właśnie, część podważają, część nie podważają, nieprawomocnie, i właściwie my jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji w tym momencie. Dlatego nawiązuję do pomysłu resetu konstytucyjnego. Jak on się panu podoba? Ja bym wolał inne określenie, bo pani redaktor nawiązuje do idei Konfederacji, tak, która, no, można powiedzieć, zaorajmy się i zbudujmy kilku od początku. Mniej więcej tak to chyba można określić. Ja od pewnego momentu bardzo nie lubię słowa reset, bo mi się źle kojarzy z telewizją rządową i z pewnymi bzdurami, które tam miały miejsce. Natomiast mówiąc tak zupełnie poważnie, ja wolę określenie, i często o tym mówię, potrzeby konstytucyjnego okrągłego stołu. Idea okrągłego stołu jest tu ważna. Niemożliwa dzisiaj. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale ona dzisiaj jest niemożliwa. Znaczy, ja mam wrażenie, że ten podział jest większy i te napięcia są silniejsze, niż one były w 89 roku. Tak, ale to nie znaczy, że po pierwsze nie możemy sobie poteoretyzować, a po drugie, pani redaktor pyta, jaka jest ta wizja, co można było zrobić, czym się podoba. To powiedziałbym tak, niech to nawet będzie zbieżne z jakąś tam koncepcją resetu, ale ważna jest idea, że wszystkie najważniejsze ugrupowania polityczne w obliczu potęgującego się chaosu prawnego jednak stwierdzają, że dla dobra chociażby przeciętnego obywatela, który może sobie pójść do sądu i nie ma pewności, czy ten wyrok zostanie uznany, w poczuciu tej odpowiedzialności siadają do okrągłego stołu. Nikt nie jest ważniejszy od drugiego uczestnika. To jest właśnie idea okrągłego stołu. I wykładamy na stół wszystkie problemy, które z konstytucją i z praktycznym wykorzystaniem konstytucji i z całym tym, można powiedzieć, nawisem ustawowym z ostatnich lat się pojawiają. No ale każdy przyjdzie ze swoim stanowiskiem. No niech się kłócą. Niech się kłócą, ale dobrze, przy okrągłym stole. Ale z drugiej strony, panie doktorze, tak prowokacyjnie trochę zapytam, czy to nie jest sytuacja taka usprawiedliwiająca Prawo i Sprawiedliwość? To znaczy, przyszedł ktoś przez 8 lat totalnie wywrócił do góry nogami system i teraz przez to, że on wywrócił ten system, to my musimy zaczynać wszystko od początku. Czy to jest okej? Czy to jest uczciwe w stosunku do całej reszty? Czy to nie jest tak, że po prostu trzeba przywrócić coś, co działało przez prawie 30 lat? Panie redaktor, w ogóle nie jest okej, że przez 8 lat stało się to, co się stało. Ale teraz ja inne wartości tutaj kładę na szali, bo oczywiście możemy powiedzieć, nie możemy ustąpić w prawie sprawiedliwości, nie będziemy rozmawiać, ale na tej szali leży stabilność państwa, stabilność i przewidywalność prawa. Ale czy my dzisiaj mamy, panie doktorze, bo też zastanawiam się, czy tu nie szerzymy defetyzmu trochę. Czy dzisiaj nasze państwo jest niestabilne? Jest niestabilne. Znaczy, musimy oczywiście odróżnić dwie kwestie. Bo wydaje się, że wszystko działa. Wszystkie instytucje działają. Ja nie mówię, że państwo jest w stanie upadku, ale mamy niestabilność prawną.
niech za symbol podziała właśnie to, co panowie Wąsik i Kamiński mieli na ustach po wyroku sądu. My nie uznajemy tego sądu, nie uznajemy tego wyroku. To jest zamach dokonany przez sąd na nas. I to jest prawdziwy symbol, bo każdy może w takim razie wyjść i powiedzieć, że się nie zgadza z wyrokami, że wybiórczo potraktuje sobie przepisy prawa. Czy to nie jest wstęp do anomii, do bezprawia, do dowolności funkcjonowania w systemie? Będziemy sobie twierdzić, że coś zrobimy albo coś nie zrobimy, bo nam się to podoba lub nie podoba. No dobrze, ale to jest, czy to nie jest tak, że pan trochę w tym momencie wchodzi w retorykę tego, że mamy jakieś dwa porządki prawne? Czyli dokładnie w retorykę, którą próbuje nam jako obywatelom przekazać Prawo i Sprawiedliwość. A Adam Bodnar, chociażby wspominany dzisiaj przez pana, mówi nie, mamy jeden porządek prawny, nie, mamy jednego prokuratora generalnego, mamy jednego prokuratora krajowego i tak dalej, i tak mamy dalej. Mamy jeden porządek prawny. Mhm. Z tym, że temu porządkowi prawnemu towarzyszy praktyka, która po prostu niszczy ten porządek. I o to chodzi, żeby przywrócić ten porządek prawny do właściwego działania poprzez wyeliminowanie niszczącej praktyki. Jeden z naszych widzów napisał, że okrągły stół to jest dobry pomysł, ale zaraz dopiero po delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości. No, pana zdaniem są podstawy do delegalizacji PiS-u? Ja oczywiście nie jestem Trybunałem Konstytucyjnym. Mhm. On ma jedynie uprawnienia. Oczywiście jest problem, bo jeżeli w składzie orzekającym pojawiłby się dubler, to trudno byłoby tutaj określić to. Ale przyszły polityk PiS-u, byli politycy PiS-u i przyszli politycy PiS-u, no bo podobno, nie wiem, czy pan słyszał, pani Przyłębska ma startować w eurowyborach. No to podobno pan Kamiński i Wąsik również. No to w przypadku pani sędzi jest to dowód, jak bardzo niezależnym jest podmiotem w tym systemie. I prawdę mówiąc, już nie mam na to ochoty tak dalej tego komentować. Pan Dariusz Barski, który był posłem Prawa i Sprawiedliwości, choć pan Ozdoba próbował dzisiaj mówić, że jest politykiem, znaczy apolityczny. Pani redaktor, jeszcze jedną rzecz, bo padło pytanie o tę delegalizację. Jest artykuł 13 Konstytucji, jest ustawa o partiach politycznych z 1997 roku. Warto się przyjrzeć tym przepisom. Ja nie będę tutaj rozstrzygał ex cathedra, że należy kogoś delegalizować, czy coś delegalizować lub nie, ale jest bardzo mocna, tym konstytucyjna podstawa prawna i można się zastanowić, czy tych podstaw tam nie ma. I na koniec, panie doktorze, jeszcze jedna sprawa, która też rozbudza bardzo daleko emocje, czyli komisja do spraw Pegasusa, jak to się w skrócie i umownie mówi. Mamy już wybrany skład tej komisji. Oczywiście giełda nazwisk dotycząca tego, kto przed komisją będzie odpowiadał i ewentualnie, czy dopiero z wymiarem sprawiedliwości przygoda panów Kamińskiego i Wąsika się zaczyna, no bo wiemy, że no prawdopodobnie mieli, czy mogli mieć wiedzę dotyczącą zakupu tegoż oprogramowania i nielegalnego sposobu korzystania z niego właśnie. Czego pan się spodziewa po tej komisji? Czy uważa pan, że ona ma szansę gdzieś tam wywrócić tę polską scenę polityczną, czy nie? Panie redaktorze, ja powiem bardzo mocno. Dla mnie to jest najważniejsza komisja śledcza w tym zestawie ważnych i potrzebnych komisji śledczych. Dlaczego jest najważniejsza? Bo to jest ta komisja, która bezpośrednio dotyka dwóch rzeczy. Po pierwsze, pokazania, gdzie są granice działania władzy politycznej. Ja zauważyłem, że pan Ozdoba dzisiaj, ale też wielu polityków prawicy bardzo chętnie odwołuje się do artykułu 7 Konstytucji, który stanowi granice działania władzy publicznej na podstawie w granicach prawa. Szkoda, że o tym zapominano w poprzednich latach. Więc to jest z tego powodu bardzo ważna komisja, bo pokazuje, gdzie można było przekroczyć to prawo i dlaczego tak się działo. Ale druga rzecz, to jest arcyważna kwestia, to jest ochrona praw i wolności człowieka i obywatela. Przecież to jest absolutnie istotny element pokazania, jak władza naruszała potencjalnie te prawa, jak je lekceważyła. Wielu twierdzi, że te nazwiska, które poznaliśmy, to jest wierzchołek góry lodowej, tak, że tak naprawdę zaraz się może okazać, że naprawdę zwykli obywatele, przedsiębiorcy i tak dalej mogli być. No właśnie, jak można było przenikać do życia ludzkiego, zbierać informacje, gromadzić, wykorzystywać te informacje,
a przecież konstytucja pełna jest zastrzeżeń, że władza publiczna nie może gromadzić, wykorzystywać informacji o człowieku, obywatelu, jeżeli one nie są potrzebne do procesu sprawowania władzy. A tam jest prawdopodobnie mnóstwo rzeczy, które nijak władzy nie są potrzebne. Skoro sprawa jest tak niejasna, to niech pan minister Bodnar odtajni akta w tej sprawie, mówi Jacek Ozdoba. No, to jest bardzo lekkomyślne podejście, bo tu dotykamy też bardzo istotnej materii bezpieczeństwa państwa, funkcjonowania jego służb. I tak przy okazji jeszcze, w związku z tym, ja powrócę do mojego bardzo niepopularnego podejścia co do pracy komisji śledczych, nie tylko tej pegasusowskiej. Przyjęto właściwie od początku istnienia komisji śledczych w III RP bardzo złą drogę publicznego spektaklu, transmisji tych komisji. Ja wiem, że to, co mówię, jest niepopularne, bo obywatele chcą wiedzieć. Chcą igrzysk też. Nie, ale chcą też wiedzieć, tak. Chcą wiedzieć, co robiła władza i jak to można wyjaśnić. Mhm. I to jest zrozumiałe. Ale proszę zauważyć, jakie my mamy teraz już dowody na to, że nie powinno się publicznie transmitować, pokazywać przede wszystkim tym świadkom, którzy przyjdą później, co robili świadkowie, co mówili świadkowie, którzy byli wcześniej. Czy pana zdaniem to może gdzieś tam... Przy komisji kopertowej. Ile razy Sasin odwołał się do, na przykład do zeznań Gowina? Ile razy pan Soboń... Pan Soboń to się zaciął. Poza tym powtarzaniem ponad 120 razy jednej frazy, ale przemycił kilkakrotnie o tym, że ma świadomość, co powiedział premier Gowin. To jest danie zbyt daleko idącego pola przygotowania się następnym świadkom. To nie jest ustalanie ważnych kwestii, tylko no właśnie toczenie pola. No i czy w obliczu tego, to już naprawdę ostatnie pytanie, ta komisja ma szansę coś wyjaśnić? I mam nadzieję, że, że powinno się przyjąć jednak ten model zamkniętych posiedzeń, aczkolwiek relacjonowanie opinii publicznej na bieżąco, czym się generalnie komisja zajmowała, kto był świadkiem, ale tak naprawdę ostateczne sprawozdanie powinno być tym największym, najważniejszym polem dyskusji o ustaleniach. Te prawdziwe prace chyba w przyszłym tygodniu, o ile się nie mylę, bo na razie tylko wybór członków komisji, przed nami także świadkowie. Przypuszczam, że panowie Kamiński i Wąsik zostaną wezwani, prawda? Zdziwiłbym się, gdyby nie. Tomasz Słomka, doktor habilitowany Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Jak zwykle bardzo dziękuję. Dziękuję za tę rozmowę, a państwu jak zwykle dziękuję za liczną obecność. Przypominam oczywiście, że wracamy jutro o godzinie 9:07. Dzisiaj życzę państwu spokojnego, dobrego dnia. Biegniemy pracować nad jutrzejszym programem. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa do jutra.